Kulturalnego w Redutowach, przygotowany pod opieką merytoryczną pani Pauliny Kowalczyk-Sowik. Zapraszamy akompaniatora, znany bajdik Mateusza Dubiela, który dostał wyróżnienie specjalne ze studia piosenki Charisma w Bielsku-Białej, przygotowany pod opieką merytoryczną pani Justyny Maskę. Zapraszamy Bartłomieja Kaszubę, który zajął pierwsze miejsce w gimnazjum nr 3 w Knurowie pod opieką merytoryczną pana Jacka Żyły i Janet Cęgowskiej. Zapraszamy Michalinę Borszkę, która zajęła pierwsze miejsce w gimnazjum nr 17 w zespole szkół nr 1 imienia Powstańców Śląskich w Rybniku, przygotowana pod opieką merytoryczną pani Agnieszki Janas. Zapraszamy Zofię Płodecką, która zajęła drugie miejsce ze studia muzycznego Voice Plus w Pszczynie, przygotowana pod opieką merytoryczną pani Barbary Brody-Maron. Zapraszamy Barbarę Sołtysik, która zajęła drugie miejsce z zespołu szkół urszulańskich w Rybniku, przygotowana pod opieką merytoryczną pani Agnieszki Janas. Zapraszamy Aleksandrę Wolińską, która zajęła trzecie miejsce ze Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Juliana Pałota w Pystrej z oddziałami sportowymi, przygotowana pod kierunkiem pani Anety Piwower. Wyróżnienie otrzymała Agata Bytowska z Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego imienia Szwajcera w Gliwicach, przygotowana pod opieką merytoryczną pani Agnieszki Witowskiej. Zapraszamy Monikę Recy, która zajęła pierwsze miejsce z Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku, przygotowana pod opieką merytoryczną pana Wojciecha Świerczenia. Zapraszamy Patrycję Sołtys, która zajęła drugie miejsce ze studia piosenki Charyzma w Bielsku-Białej, przygotowana pod opieką merytoryczną pani Justyny Masnę. Zapraszamy Weronikę Pagiełę, która zajęła trzecie miejsce z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Antoniego Osłuchowskiego w Cieszynie, przygotowana pod opieką merytoryczną pani Justyny Masnę. Zapraszamy zespół Sikorki, który zajął pierwsze miejsce ze Szkoły Podstawowej nr 41 w Gliwicach, przygotowany pod kierunkiem pani Małgorzaty Morawskiej oraz pani Beaty Haugus.
zespół pod nutką, który zajął drugie miejsce ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Pawła Ślęznego Prydutowa, przygotowany pod opieką merytoryczną pani Pauliny Kowalczyk-Sowin. Zapraszamy zespół Tokerski, który zajął pierwsze miejsce z ogniska pracy pozaszkolnej zespół Przygoda w Rybniku, przygotowanego pod opieką merytoryczną pani Agnieszki Janas. Zapraszamy zespół Płardas, który zajął drugie miejsce ze Szkoły Podstawowej nr 2 Reduktowa, przygotowany pod kierunkiem pani Katarzyny Moritz. Zapraszamy zespół Sałatówki, który zajął trzecie miejsce ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła w Bystrej z oddziałem sportowym przygotowany pod kierunkiem pani Anety Piwowar. Zapraszamy zespół Sufrajs, który zajął drugie miejsce z Miejskiego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu, przygotowany pod opieką merytoryczną pani Anety Góreckiej. Zapraszamy chór Pianoforte, który zajął pierwsze miejsce ze Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechy w Radosławicach, przygotowanego pod opieką merytoryczną pani Katarzyny Zmajnik. Zapraszamy chór Parole Melodisch, który zajął drugie miejsce ze Szkoły Podstawowej w Suczcu, przygotowany pod kierunkiem pani Alicji Pastuszki-Koczar. Zapraszamy Annę Rusek, która zdobyła Grand Prix zespołu szkół nr 2 w Rybniku, przygotowana pod opieką pani Jolanty Minkowskiej. Głos zabrała pani Alina Długosz. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że przybyliście na nasz 23. Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Bardzo nam było miło was gościć, także bardzo dziękuję wszystkim wykonawcom. Bardzo serdecznie dziękuję również opiekunom, bo bez Państwa, bez opiekunów nie byłoby takich sukcesów. Gratuluję sukcesów i życzę dalszych sukcesów na następnym konkursie. Zapraszam za rok. Bardzo serdecznie.